Quo Vadis Aleja Solidarności? Odpowiedź na to pytanie mają dać trwające konsultacje społeczne. Właśnie odbyło się pierwsze spotkanie. W Nowochódzkim Domu Utopii o dalszej drodze dla Alei Solidarności dyskutowali mieszkańcy, którym dobro tej ulicy leży na sercu. W spotkaniu brali udział także projektanci oraz przedstawiciele miejskich jednostek. Wszystkie wnioski zostały odnotowane i będą przekazane projektantom. Kolejne spotkanie w formule online już w najbliższy czwartek, 29 czerwca o godzinie 17. Kolejna ważna data dla konsultacji społecznych w sprawie przebudowy Alei Solidarności to 4 lipca. Wtedy między 10 a 13 telefonicznie będą dyżurować eksperci. Z kolei o 17 w Ardezonie Ośrodka Kultury Norwida na osiedlu Górali 4 odbędzie się drugie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Dzień później, czyli 5 lipca między 13 a 15 odbędzie się jeszcze jeden dyżur telefoniczny ekspertów.